Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku z Last Epoch. Chciałam wam w nim pokazać, jaka jest różnica między cyklem a dziedzictwem, choć tak naprawdę poza dostępem do rankingów nie ma żadnej. Pod L mamy na cyklu dostęp do rankingu. Możemy areny albo level sobie wybrać i poprzeglądać, czy też według klas. Więc jeżeli komuś zależy na rankingach, będzie się bawił na arenkach, to oczywiście jak najbardziej jest sens grać sobie na cyklu. Ale jeżeli gracie sobie casualowo, to naprawdę wygodniej i szybciej progresować będziecie na dziedzictwie, mając dostęp do tych wszystkich materiałów, które mieliście w cyklu pierwszym. Jeżeli ktoś zaczyna grę na nowo, to oczywiście jak najbardziej polecam stworzyć sobie na cyklu. Może akurat ktoś zdobędzie jakieś tam miejsce w rankingu. To naprawdę nie będzie miało znaczenia, czy to będzie dziedzictwo, czy cykl, jeżeli dopiero zaczynacie grę. Jeżeli chodzi o samą zawartość kontentu, to jest identyczna. I jeszcze przez kilka kolejnych cykli tak będzie, ponieważ oni rozszerzają zawartość gry. I to, co jest dodane, będzie już na stałe. Później ma się to zmienić i cykle będą miały swoje tam jakieś unikatowe rzeczy. I będą one wtedy tylko na cyklu dostępne i jak najbardziej warto będzie sobie zaczynać na nowo. Ja przeszłam na dziedzictwo, za chwilę wam pokażę dlaczego, ale widzicie tutaj, tak jak mam z życiem, 87 level. Mam już dostęp do legendarnych, zrobiłam dwóch heroldów. Teraz bym musiała podnosić spaczenie na 125, żeby zabić trzeciego. No i tu już zaczyna się mały problem, ponieważ brakuje mi klaty, która powinna być, żeby mieć więcej tego shielda. Tak samo pierścienie, też pozostawiałem wiele do życzenia. Cały ekwipunek ogólnie, tak? Mam nie ten nasz amulet, ale no, nie dropnął mi jeszcze taki. Posążki też zbieranina, że tak powiem, tego co wydropiło. No i zanim bym tutaj zrobiła ekwipunek, żeby móc coś progresować, minęłoby bardzo dużo czasu. A chcę wam pokazać, jak wygląda to bicie heroldu. Dlatego wybrałam dziedzictwo. I to jest mój nekro z dziedzictwa. Za chwilkę zobaczycie, jak to wygląda z osłoną. Klata anemizacja, już ulepszona u Nemezis. Broń sobie zrobiłam z runki. Jeszcze nie ulepszałam, bo nie mam drugiej w zapasie. Bym musiała wziąć jakąś inną. Bić nią. I po prostu na kilka ech, bo nie na każdym echu jest Nemezis, tak? Pozbawić się tak świetnej broni. Jeżeli chodzi o materiały, to mam spory zapas runek. Skrzynka z dziedzictwa, no już troszeczkę jest rozbudowana, bo trochę pobiegałam. Ale mam jeszcze dostęp do skrzynki z cyklu 1.0. Tu trzeba pamiętać tylko, żeby sobie przenieść materiały i progres frakcji. Bo jak tego nie zrobimy, no to nie będziemy mieć dostępu do frakcji. I ja na przykład jak weszłam, patrzę, no mój paladyn nie może nosić ekwipunku, który no niby miał go ubranego, tak? Ale były na nim krzyżyki, więc jak próbowałam bić, no to tak jakby w ogóle nie był ubrany. No ale wystarczy sobie kliknąć, przenieść wszystko i postęp frakcji, wszystko nam się uaktualni. Możemy sobie stąd wyciągać, nie możemy dokładać. Także mam spory zapas i mimo tak sporego zapasu nie znalazłam jeszcze rękawic z odpowiednim afiksem. A naprawdę, no, mam ich dużo. A to muszą być konkretnie te, które mają manę i zwiększoną regenerację many. Takie są nam potrzebne. Tutaj też by się przydało coś innego. No ale to jest najlepszy pasek, jaki udało mi się zrobić. Pierścień, no już ten jest ładny. Ten, no przydałoby się, żeby miał jeszcze jakiś zasilowany afiks. No i
piąty stopień tego ostatniego, tak? I drugiego, jeżeli chodzi o zwiększenie obrażeń. No ale zabrakło potencjału wykucia. Z tym, że szybciej będę tutaj progresować, więc więcej rzeczy będę dropiła. Tak więc dla mnie większy sens ma granie sobie na dziedzictwie, skoro zawartość gry jest taka sama. Tu jeszcze pokażę. O, krąg fortuny mi się przeniósł, z tym, że dołożyli nowe poziomy, dlatego nie mam jeszcze na maksa, ale jest zwiększony zysk przychylności za rangę 50%, więc nie będę miała, mam nadzieję, nie będę tego wbijała wieczność, tak? No a jeszcze dzisiaj może uda mi się iść na Lagona, bo tak stwierdziłam, że nie wiem, jak będzie wyglądał Herald po nim, bo nie oglądałam żadnych filmików, wolę zaskoczenia. Tak więc zobaczymy, jak się go będzie biło. Sami się zastanówcie, czy męczyć się ponownie z fabułą na cyklu, czy po prostu pograć sobie na dziedzictwie, wykorzystać itemy, które już macie, ubrać się i na przykład lecieć na skróty przez dungeon, bo oczywiście można tą fabułę w ten sposób pominąć. No, poboczne questy i tak trzeba porobić, bo pasywki i pola posążków są bardzo, bardzo przydatne. Ja zawsze też kończę fabułę jako całość, żeby dostać ten jeden do wszystkich statystyk. Ja tu inta mam jeszcze mało, bo powinnam mieć troszeczkę inny relikt. Najlepiej jakby mi do tego wszedł właśnie int, bo int skaluje się akurat z minionami, dodaje im życie i obrażenia. Hełm też powinien być lepszy, z wyższym pancerzem, ale to był jedyny, który miał tam do przyzwania kościanego golema, mimo że troszeczkę dużo grałam na tym cyklu 1.0. Tak więc ubranie takie porządne w postaci wcale nie jest takie proste, chyba że ktoś naprawdę ma całe dnie i całe noce, żeby grać i farmić. No to wtedy będzie szybko progresował. W tym filmiku to by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym.